Długo czekajcie, jakbyś mi naprawdę każdy z dupy? A że jedziesz autobusem do roboty. I typ za tobą. Facet! Zasłanie dupę, kaszę. Nakaszałeś mi prosto w twarz, mądry ty jesteś. Albo jakbyśmy kichali dupą, nie? Jedziesz do roboty. Hucia! Hucia! I ty a drugi raz w tym tygodniu! Przepraszam, chory zatoki. Zapomniałem wydmuchać kichę rano, no. Masz chusteczkę, możesz żyć? Kurde, z materiału? Z 20 lat nie widziałem chusteczki z materiału. Jeszcze ci inicjały wyhaftowali. Naprawdę fajna. Oddaję. Spoko, ty go już tak nie rób. A co tak waluje kosem? No to zbliżone zapachy, nie? Nie wiem, czy mieliście okazję powąchać, ale normalnie ajkosy tak walą kupczakiem. To jest najtrudniejsze w paleniu ajkosów. Trzeba się wszystkim tłumaczyć, że się nie zesrałeś. No słuchajcie, sam się kiedyś wbiłem na minę, bo odpaliłem ajkosa w domu i tak palę sobie tego ajkosa, ale zadzwonił telefon. To był jakiś ważny telefon, gdzie się rozgadałem. Tak siedzę, gadam przez ten telefon i w ogóle zapomniałem o tym ajkosie. I po chwili mam takie... Mówię, co ja się zesrałem? I normalnie sprawdzam dupę, nie? Mówi, nie, no słucha. Wkładam palec głębiej. Mówi, nie, no słucha, nie zesrałem się. Patrzę, ajkos leży obok, no tak. I na drugi dzień podobna sytuacja, słuchajcie, gadam sobie przez telefon i po chwili mam takie... Mówię, co ja, ajkosa otwaliłem? Nie, wtedy nie. No właśnie najtrudniejsze robienie kupy w majtki jest tłumaczenie wszystkim, że nie jarasz ajkosa. Ale ja je bardzo lubię, słuchajcie. Lubię je dlatego, że je można niepostrzeżenie jarać tam, gdzie nie można palić. Ja ostatnio tak pół paczki w samolocie zjarałem. Normalnie miałem skitrany w rękawie. I wszystko pod fotel. Do sąsiada, niech na niego będzie, że się zesrał. Ale w pewnym momencie stewardesa przychodzi obok mnie i zatrzymuje się centralnie obok mnie i robi... Myślę sobie, krzywo. Trzeba się ratować. I zrobiłem... I pomogło, no. Coś się stało? Chce pan do toalety? Już nie.